Dobra, jest godzina 1.154. Musimy się z tym szybko uwinąć, bo chciałbym jeszcze pójść dzisiaj na trening. Cześć! To jest podcast Róż się zdrowo! I rozmawiamy tutaj o zdrowym treningu w sportach wytrzymałościowych. Ja nazywam się Tomasz Kruświcki, jestem trenerem kolarstwa oraz fizjoterapeutą. I w tym odcinku chciałbym porozmawiać z Tobą o procesie roztrenowania. Witam wszystkich w sezonie drugim podcastu Róż się zdrowo. Tym razem w troszeczkę innej formie, po długiej przerwie, ale o tym dosłownie za chwilę, gdzie wyjaśnię tak naprawdę zasady dotyczące najbliższego sezonu podcastu. O tym, jak zamierzam funkcjonować w najbliższych odcinkach i jak to wszystko będzie się odbywało, bo jest parę zmian. Ale na sam początek warto wspomnieć o głównym temacie dzisiejszego odcinka, czyli temat dość modny we wrześniu-październiku roztrenowanie. Roztrenowanie w sportach wytrzymałościowych oczywiście klasycznie na przykładzie roztrenowania w kolarstwie bo tak jak wcześniej już wspominałem w poprzednich odcinkach, na tym znam się najlepiej i na tym zawsze będę starał się opierać swoje wywody, a ewentualnie goście zapraszani do tego podcastu będą uzupełniać a, zawsze te m, moje rozważania o, o swoją wiedzę, o swoje pomysły, o swoje zdanie na różne tematy. Ale zanim przejdziemy do głównego tematu, chciałbym powiedzieć, dlaczego w ogóle widzimy się pod tak długiej przerwie i co będzie się w najbliższym czasie działo. Przerwa wynikała po prostu z tego, że nie miałem przez wiosnę, lato za bardzo czasu na to, żeby zająć się podcastem. Przede wszystkim dużym problemem było to, żeby znaleźć na tyle dogodny termin, żeby zaprosić gościa, dotrzymać tego terminu, jeszcze spotkać się z nim o określonej godzinie. Więc trochę miałem z tym problemów, bo chciałem kontynuować projekt, ale nie bardzo było jak. Ostatnio moje życie prywatne trochę się uspokoiło, jest więcej na to czasu, ale postanawiam zacząć od podcastów w formie solo. W takiej formie, która będzie dla mnie dość swobodna pod kątem terminu, pod kątem dostosowywania sobie tematów czy publikacji tego. Bo tak naprawdę, tak jak teraz, przygotowałem sobie parę dni temu konspekt, dzisiaj nagrywam i tak naprawdę wszystko będzie załatwione w przeciągu kilku dni i mogę. W w tym odcinku wypuścić trochę myśli, które ostatnio kłębią mi się w głowie, bądź odpowiedzieć na pytania, które w ostatnim czasie się po prostu pojawiały gdzieś tam w wiadomościach prywatnych, na social mediach i dalej, Także prawdopodobnie sezon drugi podcastu Róż się zdrowo będzie przede wszystkim obfity w podcasty w formie solo. Nie zakładam, że nie będzie gości, bo jeżeli tylko będzie taka możliwość, jeżeli tylko będę miał czas i znajdę odpowiednich kompanów do nagrywania tego podcastu, to to zrobimy. Aczkolwiek chciałbym, żebyście nie nastawiali się na to, że pojawią się tu nie wiadomo jak ważne osobistości. I teraz tak. Dlaczego dzisiejszym tematem jest roztrenowanie? Po pierwsze, jest to idealny okres do tego, żeby porozmawiać o roztrenowaniu, dlatego, że mamy wrzesień, październik. W przypadku kolarstwa triatlonu jest to okres, w którym no, zaczynamy myśleć o roztrenowaniu, zaczynamy myśleć o przyszłym sezonie. W przypadku biegania może jest troszeczkę inaczej, ale ten okres roztrenowania też niedługo się tam e, pojawi, niedługo zawita do e, drzwi wszystkich biegaczy. E, także to jest pierwszy powód, e, czyli terminowość, jakby e, aktualny termin, w jakim znajdujemy się. Druga rzecz, Uważam, że roztrenowanie jest dość istotnym elementem planu treningowego, planu rocznego, ogólnie przygotowań treningowych w sportach wytrzymałościowych, a dość dużo ludzi traktuje niepoważnie ten okres. W sensie na zasadzie roztrenowanie, a to sobie odpocznę i będzie pozamiatane, i mamy temat z głowy. I ostatni argument za tym, żeby zrobić taki podcast, żeby trochę porozmawiać, to to, że no, istnieje kilka sposobów na przeprowadzenie roztrenowania. Jest kilka istotnych aspektów tego roztrenowania, i różnie można go dostosować do różnych jednostek. I o tym chciałbym przede wszystkim dzisiaj powiedzieć, żeby pokazać, że istnieją inne sposoby niż zrobienie tylko dwóch tygodni, na przykład wolnego od treningu, że można załatwić to trochę inaczej, że są różne czynniki, które na to wpływają. Na sam początek. Myślę, że warto wspomnieć w ogóle, dlaczego warto robić okres roztrenowania. Ja tutaj wyróżniam kilka jakby rodzajów, kilka argumentów za roztrenowaniem. Jedno to jest po pierwsze odpoczynek dla głowy, drugie to jest odpoczynek dla ciała, trzecie to są aspekty takie mocno związane z fizjologią organizmu. Biochemia, pobudzenie układu nerwowego. Inne takie rzeczy. Kolejnym aspektem to jest motywacja, pobudzenie takie psychiczne do treningu. I trzecia rzecz to są relacje rodzinne, koleżeńskie, przyjacielskie, które też mogą sporo skorzystać na tym okresie roztrenowania. Zacznijmy może od tego pierwszego, czyli odpoczynku dla głowy. Chodzi o to ogólnie, że jeżeli przez cały rok istnieje, istniejemy, jesteśmy w jakimś tam. Reżimie treningowym. Mamy cały czas plan treningowy na głowie. Cały czas mamy jakieś założenia, jakieś cele, które chcemy zrealizować. No, do pewnego momentu jest fajnie. E, dopóki to wszystko idzie do przodu, dopóki pogoda się poprawia z miesiąca na miesiąc, dopóki widać efekty tego treningu, to nasza głowa zazwyczaj funkcjonuje bardzo dobrze. Nie chciałbym się tutaj zagłębiać w jakieś mocno psychologiczne aspekty, bo w tym na pewno specjalistą nie jestem i nie jestem w tym kompetentny. Ale no myślę, że warto wspomnieć o tym, że roztrenowanie jest po prostu potrzebne dla naszej głowy. Potrzebne do tego, żeby odpocząć od reżimu treningowego, od ciągłego dostosowywania mm, swoich planów, takich codziennych życiowych, do treningu, który planujemy wykonać, do celów, jakie gdzieś tam sobie założyliśmy w kontekście zawodów czy w kontekście treningu. Druga rzecz to odpoczynek dla ciała. I to jest chyba najbardziej oczywisty element roztrenowania, najbardziej oczywisty argument przemawiający za roztrenowaniem, czyli to, że nasze ciało po prostu potrzebuje odpoczynku. Ten aspekt nie występuje we wszystkich jednostkach. Jednostkach mam na myśli osób uprawiających sport wytrzymałościowy. I w wielu źródłach znajdziemy informację, że nie zawsze trzeba robić roztrenowanie właśnie z tego względu, że nie ma zbyt dużego zmęczenia. Ale pozwólcie, że o tym porozmawiam z wami troszeczkę później. Trzecia rzecz to jest to, co się dzieje wewnątrz naszego organizmu. Biochemia, fizjologia. Chodzi głównie o rzeczy, które jakiś czas temu wrzucałem na swojego Facebooka w formie postu, czyli o bezpośrednią poprawę parametrów krwi o takie jakby odblokowanie e, naszego zdrowia, tak można to przysłowiowo określić. Po okresie przejściowym, po okresie przede wszystkim rozluźnienia treningowego możemy wywołać mm, może nie tyle przyrost, co powrót e, do stanu takiego neutralnego, do stanu e, relatywnego zdrowia, takich parametrów jak e, wartość hemoglobiny, jak e, hematokryt, jak chociażby cały układ hormonalny, zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet. Także pod tym względem jest to ultraważny okres dla ludzi, przede wszystkim mocno obciążonych fizycznie. I nie mówię tu tylko o treningu, ale o ogólnym obciążeniu fizycznym w takim życiu codziennym, połączonym z treningiem. Kolejna rzecz to motywacja, to pobudzenie takiego, hmm, pobudzenie do treningu, pobudzenie chęci, do hmm, no, roztrenowanie. Okres od jednego do kilku tygodni, gdzie tak naprawdę przestajemy się przejmować treningiem, gdzie robimy sobie troszeczkę przerw od tego roweru, od biegania, od pływania, od czegokolwiek, powoduje to, że na chwilę no, nabieramy ponownie głodu do tego wszystkiego. Pewnie nie jeden z Was, nie, nie jedna z Was, miała w swoim treningu taki moment, w którym pojawiło się, kurczę, znowu muszę iść na ten trening w którym, jak widzieliśmy, nie wiem, nasze rower, nasze buty do biegania, to, mówiliśmy, Boże, jak mi się dzisiaj nie chce. Chodzi właśnie o to, żeby poprzez ten odpoczynek, tą przerwę od sportu, pozwolić sobie na nabranie głodu do ponownego trenowania, na nabranie trochę większej motywacji, na nabranie chęci na to. Pewnie kojarzycie okres na przykład choroby w trakcie sezonu, gdzie wszyscy dookoła trenują, a wy musicie siedzieć przez cały tydzień w domu. No, ochota po takim tygodniu przesiedzianym w domu, jeszcze jak jest ciepło na dworze, na wyjście na trening jest niesamowicie wielka w większości przypadków. I właśnie o coś takiego chodzi mniej więcej w okresie roztrenowania. No i ostatnia rzecz, e, równie ważna, to są e, relacje. Chodzi o relacje rodzinne, takie koleżeńskie, przyjacielskie. Jeżeli ktoś podchodzi bardzo poważnie do swojego treningu, to pewnie wielokrotnie odmawiał swoim znajomym, swoim przyjaciołom, swojej rodzinie, na przykład, jakiegoś tam spotkania, jakiegoś alkoholu, imprezy, czegokolwiek. Nie mówię, nie oceniam, ja jestem ogromnym przeciwnikiem tego, żeby aż tak się wdrażać w ten proces treningowy na poziomie amatorskim, żeby odmawiać sobie czy to imprezy, czy spotkanie ze znajomymi, ale wiem, że są osoby bardzo zmotywowane do jakichś. Określonych celów do konkretnych wyników i są w stanie jakby rezygnować z takich przyjemności. Ja przez jakiś czas w swoim życiu miałem bardzo podobnie. Nie uważam, żeby to było zdrowe, żeby to było mądre, ale wiem, że tak się dzieje i wiem, że w wielu przypadkach będzie to normalne postępowanie. W okresie roztrenowania i ogólnie w okresie przygotowawczym. No, z racji tego, że nie mamy tego reżimu treningowego, że nie ma takiej objętości treningowej, że często odpoczywamy całkowicie od sportu, mamy trochę więcej czasu, więc jest możliwość do tego właśnie, żeby się spotkać, wyjść ze znajomymi, wyjść z rodziną, pojechać na wakacje, cokolwiek. Powtarzam, naprawdę po raz kolejny, że. Nie jest to na pewno zdrowe, żeby odmawiać sobie tego przez cały sezon, ale jeżeli już ktoś sobie odmawia, to okres roztrenowania jest bardzo dobry na to, żeby po pierwsze przemyśleć swoje zachowanie z całego sezonu, a po drugie troszeczkę ponaprawiać te relacje. Może to brzmieć dziwnie, że naprawa relacji rodzinnych jest zaplanowana, jest określona w planie treningowym, ale naprawdę uwierzcie mi, potrafi to zrobić robotę. To teraz pytanie. Kiedy warto, a kiedy nie warto robić roztrenowania? Bo myślę, że często spotkaliście się ze zdaniem, że co ty tam trenowałeś 5-6 godzin w tygodniu przez cały rok, to nawet zmęczony jest, nie jesteś, nie ma sensu robić roztrenowania. Albo a ostatni miesiąc treningowy to był taki, że tam połowa mi nie szła, to nie będę robić roztrenowania, zacznę nowe przygotowania do sezonu. Tak naprawdę ja wychodzę z założenia. Że roztrenowanie powinniśmy robić praktycznie zawsze. Niezależnie od obciążenia, niezależnie od objętości treningowej, jaka była w sezonie, niezależnie od tego, co się działo. Po pierwsze, roztrenowanie to bardzo dobre narzędzie do odcięcia się takiego trochę psychicznego od poprzednich rzeczy, które robiliśmy. To taka nowa, nowa czysta, biała kartka, nie zapisana niczym. Otwieramy nową stronę i zapisujemy ją nowym sezonem. Chodzi o to, że jeżeli na przykład mieliśmy bardzo trudny okres w ostatnich trzech miesiącach, po mało czasu, bo te treningi nie szły jak należy, bo jakieś choroby i tak dalej i nie było tego dużo, obciążenia nie było jakoś znacząca wartość, to i tak warto byłoby zrobić to roztrenowanie po to, żeby jakby zapomnieć o tamtym okresie i zacząć na nowo. To jest bardzo ważne w kontekście właśnie Pobudzenie motywacji, w kontekście skierowania odpowiednio myśli na swój trening. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz. No, nie oceniajmy ludzi tak pochopnie. To, że ktoś trenuje 5-6 godzin w tygodniu, to nie znaczy, że on trenuje tyle, bo mu się więcej nie chce. Weźmy jakby pod uwagę całokształt. No, bo jeżeli ktoś trenuje 5-6 dni w tygodniu, na no trening ma czas dobre 20 godzin w tygodniu i ogólnie jego praca to jest. Lekka, może jest w ogóle studentem, bez jakiegoś ciśnienia na naukę, czy tam w ogóle jeszcze się uczy w szkole, no to tak, to nie wpływa jakoś zazwyczaj znacząco na takie zmęczenie ogólne organizmu. Ale jeżeli te 5-6 godzin w tygodniu przez cały rok to jest ostatnie 5-6 godzin w kalendarzu, w grafiku, jak jesteś w stanie w ogóle wyłuskać na cokolwiek, no to tu sprawa ma się troszeczkę inaczej. Jeżeli faktycznie ta godzinka treningu w ciągu dnia to jest wciśnięta w ogóle jeszcze gdzieś tam po wszystkich obowiązkach, późnym wieczorem, idziesz spać, rano wstajesz, praca, dzieci, dom i znowu trening, i to wszystko idzie tak na szybko, no to to jest już zupełnie inna sytuacja. Obciążenie treningowe nie było wielkie, objętość treningowa nie była wielka, ale pomyśl o obciążeniu, jakie zgromadziło się ogólnie na organizmie. Ile stresorów? Ile bodźców dopływało na co dzień, tydzień po tygodniu do tego człowieka? Uważam, że w takim wypadku bardzo istotnym elementem jest zrobienie roztrenowania. Porządnego, całkiem długiego, luźnego roztrenowania. Wielu os wiele osób powie, wielu trenerów powie, że a, bez sensu, bo on nie jest zmęczony fizycznie. Tu już nie chodzi o zmęczenie fizyczne, tylko o zmęczenie ogólne organizmu. O tym, ilu wyzwaniom musi ten organizm sprostać na co dzień. Często też się mówi właśnie, że przy nieregularnym treningu, przy słabej formie nie ma co robić roztrenowania, bo jeszcze więcej stracimy. No zazwyczaj jest tak, jeżeli osoba jest już jakoś doświadczona sportowo, czyli ma tam kilka lat treningów ze sobą, to więcej straci się będąc w wysokiej formie, robiąc roztrenowanie, niż będąc w słabej formie i robiąc roztrenowanie. Jakiś tam poziom taki podstawowy, basicowy tej wydolności jest. Pomimo tego, czy trenujemy regularnie, czy nieregularnie, czy w ogóle, to większość sportowców z większym doświadczeniem będzie się utrzymywać na mniej więcej stałym poziomie. I to, że zrobimy dwa tygodnie wolnego od sportu, nie powinno wpłynąć na to, że ta forma jeszcze bardzo mocno spadnie. A nawet jeżeli spadnie, to ona dosyć szybko wraca. I to jest istotny aspekt. I znowu wracamy do tego elementu, że warto zrobić sobie takie odcięcie. Gruba krecha, odcinamy się od tego, co się działo źle w naszym treningu, wchodzimy, czysta karta, zaczynamy wszystko e, od nowa. Jest jeszcze jeden aspekt, o którym warto powiedzieć. To są osoby, które potrzebują regularnego dobodźcowania. E, w tym przypadku roztrenowanie jest dosyć problematycznym okresem. I to jest jeden z przypadków, w którym zastanowiłbym się nad tym, czy faktycznie warto robić to roztrenowanie. Chodzi o to, że istnieją pewne osoby. Zazwyczaj wynika to z jakichś problemów w naszym ciele z przeszłości, z, ze zdrowia ogólnie. Temat bardzo szeroki, myślę, że na osobny odcinek podcastu. Chodzi o to, że są osoby, które potrzebują nieustannego pobudzania układu nerwowego nieustannego dobodźcowywania się, które bardzo dobrze reagują na przykład na ból, na ucisk. To są osoby, które bardzo chętnie na przykład spałyby pod kołdrą obciążeniową, które lubią bardzo mocno się przytulać, które robią intensywny masaż, które jak już trenują, to trenują zawsze praktycznie mocno. W tym przypadku roztrenowanie jest od tej strony problemem, że przerwa całkowita w treningu może bardzo źle wpłynąć na ich głowę, oraz też na funkcjonowanie ich ciała. Oczywiście warto by było na początku zająć się leczeniem tych zaburzeń sensorycznych, ale jeżeli nie mamy takiej możliwości, to to roztrenowanie potraktowałbym przynajmniej troszeczkę inaczej niż w innych przypadkach. Tak, żeby nie robić całkowicie wolnego treningu, a na przykład zostawić jakiś tam reżim treningowy, zostawić ze dwie jednostki w tygodniu takiego mocnego pobudzenia, ale reszta tygodnia to jest bardzo spokojnie albo. Bardzo wolne e, trenowanie, bardzo na niskiej intensywności. Wtedy ten okres roztrenowania musi się troszeczkę wydłużyć, żeby dać organizmowi odpocząć, zregenerować się, ale dzięki temu nie zaburzamy jakby takiego normalnego funkcjonowania tego człowieka. Ale nadal powtarzam, że pierwsze co to powinniśmy zacząć na leczyć, zacząć e, pracować w kontekście terapii tych zaburzeń sensorycznych. Które się tam pojawią. Zatem, jak zabrać się w ogóle za planowanie takiego roztrenowania w tych różnych przypadkach? Po pierwsze, musimy rozeznać swoje potrzeby. Czyli pierwszym etapem jest określenie w ogóle, z jakiego powodu my potrzebujemy tego roztrenowania. Wracamy do wcześniejszych rzeczy, o których mówiłem. Czyli czy dla głowy, czy dla ciała, czy dla motywacji, czy to ma być w formie odcięcia się od wszystkiego, co się działo w ostatnich miesiącach, czy może od kilku tych elementów naraz. To jest najważniejsze. Musimy rozeznać swoje potrzeby odnośnie roztrenowania, zastanowić się po co my w ogóle chcemy je robić. Druga rzecz to warto zastanowić się co się w poprzednim sezonie działo. Ale to ma być taka chłodna ocena sezonu, bez emocji. Po prostu patrzymy, co tam się działo. Patrzymy, ile trenowaliśmy, jak ciężko, czy były jakieś okresy trudniejsze, czy były jakieś kontuzje, czy były jakieś mocne wyjazdy, po których mm, na przykład nie odpoczywaliśmy, jakieś zgrupowania, obozy, wyścigi etapowe i tak dalej. Jak wyglądała regeneracja po takich cięższych okresach w naszym planie treningowym? To jest najważniejsze, żeby rozeznać właśnie a, te aspekty takie czysto treningowe. Czy nasz trening był regularny, czy nie, czy byliśmy zmotywowani do treningu, czy nam się chciało jechać na ten trening, czy tam iść pobiegać cokolwiek, A czy często było w formie zmuszania się do tego. To pozwoli nam zdecydować o tym, w jaki sposób to roztrenowanie przede wszystkim wykonać. I myślę, że to jest jeden z najważniejszych elementów do rozpoczęcia planowania kolejnego. Sezonu, y, kolejnego mocnego okresu treningowego. Czyli nawet nie od okresu przygotowawczego zaczynamy planowanie rocznego y, planu, ramowego planu, różnie to jest nazywane, a od okresu roztrenowania, tak, żeby dobrze się wprowadzić y, w te przygotowania. Myślę, że teraz czas na to, żeby powiedzieć sobie o kilku najważniejszych kwestiach y, w tym podcaście, o rzeczach, dla których się spotkaliśmy. Czyli chciałbym się podzielić z Wami moimi sposobami kilkoma metodami na wprowadzenie roztrenowania u moich zawodników. Moje takie praktyczne spojrzenie na to, w jaki sposób warto to robić i w jakich przypadkach. Ja wyróżniam sobie kilka takich modeli, jakby roztrenowania, które oczywiście są adaptowane do konkretnego człowieka. Jeden z nich to jest taki agresywny, drugi lekki, bardziej dla głowy, bardziej dla ciała. Brak roztrenowania, jak się wtedy w ogóle zachować, to są ważne elementy. Zacznijmy sobie może od tego modelu agresywnego. A to jest model, który stosuję często u osób, które po pierwsze są bardzo mocno zmęczone sezonem, czyli potrzebują ewidentnie sporej ilości odpoczynku. Nie tylko ze względu na to, że było duże obciążenia treningowego, ale właśnie, że na przykład ogólnie życie w tym roku było bardzo intensywne gdzie było mało czasu na trening, ale wykorzystaliśmy wszystkie wolne godziny właśnie po to, żeby zrealizować plan treningowy, gdzie często ten plan treningowy to był yy, o bardzo wysokim priorytecie w naszym życiu, czyli staraliśmy się wszystko wykonać zgodnie z planem, pomimo tego, że życie czasem przeszkadzało. To jest model, który właśnie wtedy stosuję i podchodzę do tego mniej więcej w ten sposób, że po ostatnim wyścigu, po jakimś tam okresie szczytowym, czy w momencie, kiedy po prostu formalnie kończymy sezon, robimy sobie jeszcze jeden tydzień lekkiego reżimu treningowego. To polega mniej więcej na tym, że planuję na przykład jedną, dwie jednostki na 5-6 dni treningowych w tygodniu. Mają zawodnicy konkretnie zaplanowane jednostki, które mają na celu zazwyczaj podtrzymanie formy wypracowanej w ostatnich miesiącach. A pozostałe dni to jest tak zwany trening dowolny, dzień dowolny. Chodzi o to, że idziemy na trening tylko wtedy, kiedy mamy ochotę, kiedy nam się chce, kiedy się czujemy na to. I trenujemy wedle samopoczucia. Mam ochotę pocisnąć mocniej, cisnę mocniej. Mam ochotę się po prostu przebiec, przejechać delikatnie pół godziny. Robię to dokładnie w taki sposób. Po tym okresie zazwyczaj momentalnie wchodzimy. Okres od jednego do nawet trzech tygodni całkowicie wolnego od treningu. I tu nie chodzi, że to jest znowu okres dowolny. Nie. To jest okres, w którym wręcz jest zakaz jakiegokolwiek trenowania. Dla niektórych będzie to ciężkie do przeżycia, ale szczególnie właśnie w tych wypadkach warto dopilnować tego, żeby te osoby siedziały w domu, leżały na kanapie, oglądały telewizję i nic więcej nie robiły. Chodzi o całkowity odpoczynek od treningu, od reżimu wręcz. Jakby nabranie, naładowanie się znowu tym pobudzeniem do realizacji treningów. Po takim okresie pełnego roztrenowania, zazwyczaj staram się wprowadzić znowu przez jeden do dwóch tygodni w taki sam sposób, jak wchodziliśmy w to roztrenowanie. Czyli część jednostek jest zaplanowana, część nie jest zaplanowana, i niektóre dni treningowe są po prostu do dowolnej realizacji. Drugi przykład to taki model lekkiego roztrenowania. Zaczyna się zazwyczaj bardzo podobnie jak poprzedni, czyli znowu schodzeniem z, z reżimu treningowego takim stopniowym. Czasem w przypadku lekkiego restrenowania trenowania to, to, to schodzenie z reżimu i wchodzenie z powrotem w trening jest troszeczkę wolniejsze, czyli trwa na przykład dwa tygodnie i potem dwa tygodnie wchodzimy. Ale sam ten zasadniczy okres całkowitego odpoczynku trwa znacznie krócej, do tygodnia. Czasem to są trzy dni. Czasem to są 4 dni, czasem to jest równiutki tydzień wolnego. <laughs> Przepraszam. Ten model stosuje u osób, które nie są jakoś bardzo zmęczone, nie miały bardzo dużo startów w sezonie. Ten trening nie był też jakiś okropnie wymagający. Czasem stosuję ten model w przypadku osób, które miały. Taki właśnie nieregularny okres w ostatnich miesiącach okres treningowy oczywiście, u których był problem na przykład z utrzymaniem reżimu treningowego w poprzednim sezonie, nie zawsze szło to wszystko zgodnie z planem, wtedy właśnie to powolne wchodzenie i wychodzenie z roztrenowania jest o tyle dobre, że uczymy trochę jakby danej osoby, danego organizmu utrzymania tego reżimu stopniowo, bo to, co uważam za dość problematyczną rzeczą, to to, jeżeli ktoś. Trenuje całkowicie dowolnie, zaczyna współpracę z trenerem i pierwszy tydzień od razu ma w 100% zaplanowany co do minuty. Często jakby nie jest w stanie podołać temu, bo to jest zbyt duże wymaganie dla tego człowieka, dla organizmu, dla ciała ogólnie, żeby coś takiego zrealizować. Więc te aspekty bierzemy pod uwagę w tym roztrenowaniu lekkim. Roztrenowanie dla głowy wygląda podobnie jak roztrenowanie agresywne. Czyli też robimy dosyć y, dużo czasu wolnego, całkowicie od treningu. Tyle, że często w tych przypadkach nie robimy wchodzenia w to roztrenowanie. No bo jeżeli był bardzo nieregularny trening, jeżeli to nie szło w ostatnim czasie, jeżeli były jakieś choroby, cokolwiek, to po prostu, tak jak wcześniej wspomniałem, robimy grubą krechę, którą się od tego odcinamy. Czyli z dnia na dzień wprowadzamy na przykład dwutygodniowy okres zakazu w ogóle wychodzenia. Na jakiekolwiek sporty docelowe. Ja nie mówię tutaj, żeby nie pójść na spacer z rodziną, żeby nie pograć w tenisa z znajomymi cokolwiek, tylko chodzi o to, żeby odciąć się na przykład od tego roweru, odpływania, odbiegania, od czegokolwiek co uprawiamy na co dzień. Z tego roztrenowania jednak wychodzimy stopniowo, czyli robimy podobnie jak w poprzednich modelach. Kilka jednostek z większości dni treningowych jest zaplanowanych, a reszta jest dowolna. 1, 2, 3 tygodnie, nawet takiego wprowadzania się, jest całkiem ok. Mamy czas. Jeżeli robimy to roztrenowanie we wrześniu, październiku, naprawdę jest ogromnie dużo czasu na to, żeby e, zrobić je w odpowiedni sposób. Roztrenowanie dla ciała, no, praktycznie to samo co, co w przypadku modelu agresywnego, tylko to już zależy od danego przypadku, czy robimy od razu znowu odcięcie się grubą kreską, bo jest na przykład taka potrzeba wynikająca z. Tak dużego obciążenia fizycznego, że ten człowiek musi odpocząć momentalnie. Wtedy dosłownie dwie jednostki, takie obniżającej się objętości, i obciążeniu treningowym, i wchodzimy w okres pełnego roztrenowania, pełnego odpoczynku. Tu to takie roztrenowanie dla ciała łączy się troszeczkę z tymi modelami agresywnym, lekkim, dla głowy. Tu już trzeba to bardzo indywidualnie dostosować do danej osoby. Niemniej jednak najczęściej stosowane u moich zawodników i u Was będą te modele prawdopodobnie, które wymieniłem wcześniej. No i teraz, co zrobić, jeżeli nie chcemy robić roztrenowania? No to to jest to, o czym mówiłem. zostawiamy jakieś tam połudzenie, zostawiamy jakieś tam treningi w tygodniu, ale staramy się chociażby zmniejszyć mocno to obciążenie ogólne, na przykład w danym tygodniu czy w danym miesiącu, tak żeby dać organizmowi odpocząć. Tak, żeby się trochę zregenerować, żeby. Naładować się tą motywacją na kolejne treningi. I tutaj byłbym zwolennikiem dość skrupulatnego zaplanowania tego okresu w swoim planie treningowym, żeby nie pozwalać sobie na jakieś duże odstępstwa, bo niestety znowu te osoby, które poszukują pobudzenia, będą próbowały się trochę oszukać. No i tam z tych na przykład dwóch jednostek, które miały do zrobienia, zrobią jednak cztery, i tak dalej, i tak dalej. Więc warto sobie po prostu otworzyć kalendarz treningowy wpisać, co mamy do zrobienia w dany dzień i to skrupulatnie powolutku sobie przez ten okres realizować. Mam nadzieję, że te kilka modeli, które Wam przybliżyłem, trochę ułatwią Wam planowanie własnego roztrenowania. Nie podam oczywiście gotowych przepisów na to, jakie jednostki zrobić, ile dokładnie wolnego, jaka objętość, jakie obciążenie, no bo to jest bardzo indywidualne. Jedno jest pewne: nie możemy za bardzo odbiegać od tego, co się działo w poprzednim sezonie. Jeżeli mamy robić te jednostki takie wprowadzające, to niech one też nawiązują do tego co robiliśmy w ostatnich tygodniach, bo ciało tego oczekuje. Że jeżeli pracowaliśmy na przykład nad wytrzymałością siłową przez ostatni miesiąc, no to oczekuje, że jakby będziemy kontynuować tą pracę, więc na tej wytrzymałości siłowej troszeczkę schodzimy z obciążenia, ale nadal ją powtarzamy w swoim treningu. To taki krótki przykład. No i teraz pytanie mamy ten tydzień, dwa, trzy tygodnie wolnego, do tego jeszcze te okresy wprowadzające, gdzie ten reżim treningowy jest mniejszy. No kurczę, niektórzy że są uzależnieni wręcz od treningu i pojawia się pytanie, co ja mam robić, nie? To, to jest chyba jedno z częstszych pytań moich zawodników. Kurczę, co ja będę robić przez ten okres, jak będę miał tyle wolnego? Ja chyba zacznę pić i tak dalej. Uzależnienie od sportu to zostawmy też na osobny temat podcastu, bo dość szeroki i chciałbym na pewno o tym porozmawiać. Mniejsze o to. Ja mam kilka pomysłów dla Was, co można zrobić w momencie, kiedy planujemy takie roztrenowanie, w momencie, kiedy nie robimy treningu, no bo jest to czas kilku godzin przynajmniej w tygodniu, który został nam dany przez trenera czy, czy, czy przez nas samych. Po pierwsze, pierwsza rzecz, że za jaką powinniśmy się wziąć, to podsumowanie poprzedniego sezonu. Idealny moment, żeby usiąść z kartką, usiąść z trenerem do rozmowy. Wypisać wszystkie plusy, minusy tego sezonu, porozmawiać o tym, jak w ogóle nam poszło w tym sezonie, czy były jakieś większe problemy, czy nie było problemów, co chcielibyśmy poprawić, co chcieliśmy poprawić, co się udało, co się nie udało, i tak dalej. Warto po prostu porozmawiać o tym z trenerem, bądź z samym sobą. Ja, jeżeli robię to dla własnej osoby, dla siebie, to najczęściej siadam z kartką i staram się wypisać, właśnie. Plusy i minusy danego sezonu, co poszło mi tak jak chciałem, co nie poszło, co chciałbym poprawić. No i myślę, że dobrą godzinkę, dwie, można na coś takiego poświęcić. Ewentualnie, jeżeli robicie to dla samego siebie, a wasi bliscy są zaangażowani w wasz sport, to warto też z nimi porozmawiać, żeby zobaczyć, jak oni to oceniają, patrząc z zewnątrz. Druga rzecz, jaką wręcz powinniśmy obowiązkowo zrobić, to są podstawowe badania. Czyli po tym okresie już wstępnego odpoczynku idziemy do lekarza, do kardiologa, robimy EKG, echo serca, ewentualnie EKG wysiłkowe, sprawdzamy, czy z serduchem wszystko ok. Idziemy na kompleksowe badania krwi, wykonujemy je. Idziemy do fizjoterapeuty, sprawdzamy, jak tam nasze ciało. Jeżeli mamy jakieś dolegliwości, uderzamy. Kobiety idą do ginekologa, mężczyźni idą do urloga. Sprawdzamy, czy wszystko z nami jest po prostu ok. Żeby po pierwsze mieć większy spokój w przyszłym sezonie, a po drugie, po prostu regularnie się badać i tego się uczyć. I na to będę zawsze zwracał uwagę, zawsze będę o tym powtarzał. Trzecia rzecz: jak już mamy podsumowany sezon, jak już jesteśmy zbadani, i wiemy, że wszystko z nami jest ok, to możemy zabrać się za planowanie kolejnego sezonu, jeżeli planujemy dalej trenować. No i co wtedy zrobić? Po pierwsze, zastanowić się, jakie mamy cele. Po drugie, te cele zamienić potem w potrzeby treningu. Po trzecie, określić sobie mniej więcej ramowy plan treningowy. Ja wiem, że wrzesień, październik na określanie, kiedy potrzebujemy na przykład szczytu formy, kiedy są jakie zawody, to jest bardzo wcześnie, bo te terminarze pojawiają się gdzieś tam na przełomie roku najszybciej, ale już wstępny taki plan warto mieć. Warto zadać sobie pytanie, ile chcemy trenować, jak mocno, co jest do poprawy, co warto przepracować. Jakie zmiany w tym roku wprowadzić? Czy może zaczynam trenować na siłowni, bo wcześniej tego nie robiłem? A może odezwę się do jakiegoś trenera, bo chciałbym, żeby mi poprowadził. A może właśnie zrezygnuję z trenera, bo potrzebuję odpoczynku od tego, potrzebuję się uwolnić trochę finansowo i potrenować samemu i pouczyć się tego. Po prostu znowu siadamy z kartką, z Excelem, cokolwiek i planujemy. Jak nie wiemy, jak. To otwieramy książkę, pytamy się innych, dzwonimy do jakiegokolwiek trenera. Gwarantuję Wam, że większość osób zgodzi się na jakąś konsultację. Może nawet yy, niektóre osoby darmowo konsultacje zrobią, niektórym zapłacisz 100-200 zł i ci podpowiem, co jak zrobić. Ja od razu powiem, można się do mnie odzywać w mailach, w wiadomościach. Staram się zawsze gdzieś tam jakąś krótką poradę machnąć. Jak temat wymaga większego umówienia, no to po prostu umówicie się na e, taką pełnopłatną. Konsultacje. Kolejna rzecz, jaką warto zrobić, to jest to, o czym wcześniej mówiłem, czyli naprawa naszych relacji, spotkanie się ze znajomymi, odreagowanie troszeczkę tego reżimu treningowego, odreagowanie tego, co robiliśmy w ostatnim czasie, zluzowanie sobie, że tak powiem, pasa, jedzenie się rzeczy, na które sobie nie pozwalaliśmy. Znowu mówię, nie do końca to jest zdrowe, żeby sobie jakoś przyjemność odmawiać przy sporcie amatorskim. No, i że ktoś codziennie ma, jeść, nie wiem, pizzę, chipsy i tak dalej i chodzić na imprezę. No to wiadomo, kwestia, że tak powiem, indywidualna. Ale to jest naprawdę dobry okres na to, żeby częściej pospotykać się ze znajomymi, wyjechać na wakacje, ogólnie zluzować. Nie będę rozwijać tematu, myślę, że każdy. Wie co dla niego w takiej sytuacji będzie y, słuszne. Dwie ostatnie rzeczy to są takie y, rzeczy mocno odpoczynkowe: jedne psychiczne, y, jedne bardziej fizyczne, pasywne, aktywne. Chodzi o to, żeby po pierwsze poleżeć trochę na tej kanapie, bo jeżeli przez cały rok y, codziennie po tej pracy myśleliśmy o tym, że musimy wsiąść na trening, i go zrobić i pojechać gdzieś y, na Bazen ogarnąć robota jaka jest do zrobienia, wyjść na rower, pobiegać, cokolwiek, to fajnie jest po prostu wrócić z pracy, zjeść obiad i rozłożyć się na kanapie przed telewizorem. Naprawdę polecam, nawet jeżeli uważacie, że to nie jest Wam potrzebne. Bylebyście się za bardzo nie pochłonęli i nie skończyli na tym przygotowań do kolejnego sezonu. Więc tego taki odpoczynek pasywny, naprawdę. Trochę dłużej się wyspać, trochę sobie poleżeć na tej kanapie, podpoczywać. Druga rzecz to odpoczynek aktywny. To jest dobra okazja na to, żeby spróbować jakichś nowych rzeczy ze sportów, z aktywności, czy po prostu częściej wychodzić na przykład yy, z córką gdzieś tam na spacer, czy z synem, z żoną, z partnerką, z rodzicami, z kimkolwiek. Wyjść na dłuższy spacer, przyjechać na taką przejażdżkę niezobowiązującą yy, rowerem, spróbować squasha, tenisa, koszykówki, yy, bilardu, hokeja, czegokolwiek naprawdę bo jest na to czas, jest po prostu na to więcej czasu, nie będzie to kosztem naszego treningu. Ja nie mówię, że przez cały rok mamy sobie tego odmawiać, ale na pewno jest to fajny okres, w którym możemy trochę więcej czasu na takie dodatkowe rzeczy, na szukanie nowych aktywności, nowych ciekawych rzeczy poświęcić. To jest też idealny moment na edukację w zakresie swojego treningu, gdzie możemy poczytać jakieś książki, posłuchać jakichś webinarów, filmów na YouTubie, podcastów, czegokolwiek. Chociaż na no to zawsze gdzieś tam znajdzie się czas, ale na pewno można się temu trochę bardziej pochłonąć i zalecam z tego korzystać. Zalecam, żeby naprawdę odpocząć tak i zarówno pasywnie i aktywnie w okresie roztrenowania. No, i z roztrenowania to by było na tyle. Ja mam nadzieję, że w tym krótkim odcinku udało mi się Wam trochę przybliżyć cały ten proces. Na czym to może polegać, jak do tego podejść, jak to zrobić w, w, w swoim przypadku? Najważniejsze elementy, jakie powinniście zapamiętać z tego podcastu, to to, że roztrynowanie praktycznie zawsze warto robić. Druga rzecz, że ono jest potrzebne dla naszego ciała i to pokazują zarówno badania, jak i odczucia zawodników, e, po to, żeby przywrócić jakby stan homeostazy do organizmu, równowagi, w której czujemy się dobrze, w której organizm po prostu może w 100% się zregenerować i przygotować do kolejnych wyzwań. Ja mam nadzieję, że nie będziecie mieli problemu z zaplanowaniem swojego okresu roztrenowania bądź z rezygnowaniem z niego, jeżeli poczujecie taką potrzebę. Jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to ja zachęcam do wysyłania mi wiadomości, zostawienia feedbacku. Linki do form kontaktu różnych znajdziecie zawsze w opisie tego podcastu. I w opisie tego podcastu też ewentualnie podrzucę jakieś źródła badania, na których się opierałem, przygotowując ten odcinek. Mam nadzieję też, że taka forma solo podcastów nie jest dla Was jakaś ciężka w przesłuchaniu, że nie nudzi Was moje gadanie. Jeżeli macie jakiekolwiek sugestie a propos podcastu ruszimy się zdrowo, no to też dawajcie mi znać. Ja zawsze jestem otwarty na jakieś sugestie, na jakichś gości. Może jeżeli ktoś chciałby wystąpić w tym podcaście, ma coś ciekawego do powiedzenia, no też może się do mnie odezwać. Jak najbardziej nagramy chętnie taki odcinek. Ja nie mówię, że w tym sezonie podcastu nie będzie gości, bo z pewnością będą, ale nie nastawiajcie się na to, bo po prostu łatwiej jest mi zorganizować czas, żeby nagrać coś na solo i wyrzucić trochę myśli z głowy. Na dzisiaj to będzie wszystko. Ja Wam życzę miłego tygodnia, e, udanych treningów, udanego odpoczynku. Trzymajcie się ciepło. Nie mówię y, kiedy do zobaczenia, bo jeszcze nie wiem, kiedy kolejny odcinek się pojawi. Będę starał się 1-2 w miesiącu odcinki publikować, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także trzymajcie się ciepło. Hej!